Cytadela Beni Hamad albo Forteca Beni Hamad, również meczet i miejscowość, która tu była dookoła. A wszystko z X wieku naszej ery. To pozostałości meczetu. Można się tam wdrapać także do góry. A mnie najbardziej podobają się te kwitnące wzgórza. Żeby tu się dostać, trzeba jechać prawie 5 godzin z Algieru, jakieś 290 km. I na nocleg z powrotem do miasta będzie też około 30. Chciałoby się powiedzieć, wiosna, panie sierżancie. W tym miejscu znajdował się mihrab, czyli miejsce zwrócone w stronę Mekki, gdzie modli się muzułmański kapłan. Nawet przyniosło tutaj resztkę maski. I muszę odnotować, że podczas tej wyprawy po raz pierwszy wyjechałem bez testu. 2 lata podróżowania i pierwszy raz. Czyżby wracała normalność? Dookoła znajdowały się mieszkania. A miejsce to założyli Berberowie. Były to czasy, kiedy ten region podbili muzułmanie. Pokonujemy takim pojazdem. Czyli 2 turystów, przewodnik i kierowca. Miasto Setif, a w zasadzie zespół 3 miast, 45 tysięcy ludzi i jakieś 150 km od poprzednio odwiedzanego miejsca. To miejsce kultowe. Fontanna i bardzo stary XVII-wieczny meczet.